Katarzyna Lubnauer potwierdziła, że nie wskaże byłego szefa partii Ryszarda Petru na wiceprzewodniczącego Nowoczesnej. Przewodnicząca tego ugrupowania przyznała wprost, że nie byłby to dobry pomysł. Ryszard Petru nie może pogodzić się z porażką w wyborach na szefa partii. Na konferencji prasowej nie dał dojść do słowa Kamili Gasiuk-Pihowicz. Z jego ust padło ostatnio tyle słów o mnie i o Nowoczesnej, że nie byłby to dobry pomysł, stwierdziła. 2 stycznia, na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu Nowoczesnej, przewodnicząca partii ma poinformować, kto obejmie funkcję wiceszefów. Lubnauer nie wykluczyła, że początkowo powoła mniejszą liczbę wiceprzewodniczących, a później to grono zostanie powiększone. Szefowa Nowoczesnej zapytana w radiowej Trójce, dlaczego nie wskaże Petru na wiceprzewodniczącego, powiedziała, że wykazał się on nielojalnością. Nawet jeżeli ma pewne pretensje do mnie, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem, stwierdziła. Były szef Nowoczesnej i obecna przewodnicząca nie szczędzą sobie w ostatnim czasie uwag. W zeszłym tygodniu Lubnauer stwierdziła między kropka i neutron, że Petru zostawił w Nowoczesnej pustą kasę, a Petru mówił na przykład, że liderem się jest, a przewodniczącym się bywa.